Tak mi powiedział Tadek, w polityce nie musisz mieć racji. Najważniejsze, wiesz co jest? Żeby przekonać innych, że masz rację. To jest bardzo niebezpieczne. To jest bardzo cyniczne. Cyniczne, tak. Dzień dobry, zapraszam do kolejnego odcinka mojego programu. Dzisiaj naszym gościem będzie po raz pierwszy przedstawiciel strony rządzącej, jeden z najsympatyczniejszych akurat polityków, także bardzo cieszę się na tę rozmowę i serdecznie Państwa zapraszam. Dzień dobry, bardzo się cieszę, że dzień dobry. Zdecydował się Pan przyjąć zaproszenie. Zdecydowałem się, dobre słowo, dobre określenie, tak, tak jest. No bo troszkę to trwało. Tak, trwało, wahałem się, nawet później się zastanawiałem dlaczego, ale po jakimś namyśle pomyślałem sobie, że nie ma powodów, dla których miałbym, nie przebieram też, to nie jest tak, że chodzę, bo chodzę do bardzo małych rozgłośni, czasami niszowych, pomijając to, że to jest też ciekawe, to trochę takie z uwagi na nazwisko i kontekst całej sprawy, ale obserwując też te wywiady pani z innymi i pani postać, tu chylę czoło za te socjalne rzeczy, bo to jest mi bardzo bliskie i jestem też publicznie, dziękuję. Mówi pan za moje głosowania w Radzie Miasta, tak? Tak, ale myślę, że to jest też serca szczerego, bo zawsze mi brakowało i teraz może jest inny trochę czas. Doczekałem takiego czasu, kiedy ta polityka bardziej, niezależnie od różnych krytycznych głosów, zawsze mi brakowało takich działań w świecie tej polityki skierowanych do tych słabszych, do biedniejszych. Po przełomie zwłaszcza, to był cały temat. Śladem tego była ciekawa wypowiedź, nie dlatego, że z kontekstu to mówię, przed śmiercią, taki świetny, wstrząsający trochę nawet, poruszający wywiad Józefa Oleksego. Tak, byłem konformistą chyba, coś w tym stylu. Też chyba z panem Mazurkiem to był ten wywiad, taka spowiedź jego ostatnia. Nie wiem, czy to z nim, bo trochę przez mgłę to pamiętam, ale pamiętam, zwłaszcza pewne fragmenty. On od chłopca, jak był ministrantem w seminarium, to wszystko, taka jest wypowiedź tam w tym wywiadzie, kiedy on mówi, żałowałem, że w Polsce nie było nigdy klasycznej takiej chadeckiej lewicy, chrześcijańskiej lewicy. A więc wartości tradycyjne, konserwatywne, całe dziedzictwo, wszystko i bardzo socjalne, nawet użyjmy słowa lewicowe. To jest to, co przykuło moją uwagę, a dzisiaj po prostu wiele lat czekałem. To może mieć związek z osobistymi doświadczeniami, tak? Bo dlaczego tak myślimy, dlaczego tak przez pryzmat swoich doświadczeń życiowych, od dzieciństwa, również to, że mam dużą rodzinę i to powiedzenie bardzo takie dosadne, kto ma pszczoły, ten ma miód. Tak. Dlatego dla mnie kanonem, i to chcę tu powiedzieć może nawet tak za ostro na wejściu do naszej rozmowy, że dla mnie zawsze jest jedno kryterium, dochód na osobę w rodzinie. To daje wiedzę na temat sytuacji poszczególnych rodzin i osób. To jest, pewną pułapką jest różne inne rozważanie. Tego się trzymam i nawet kosztem czasami pewnej poprawności, ale to podkreślam i też uważam, i w tym się zawiera całe moje spojrzenie i moje starania, że pomoc, wszelka pomoc w rodzinie, w parafii, w samorządzie i w państwie powinna być kierowana do tych, którzy w zobiektywizowany sposób znajdują się w trudnej albo w bardzo trudnej sytuacji. Jesteśmy już krajem nie takim biednym, ale jeszcze nie bogatym, a więc to jest powiedzmy też takie rozsądne, mi się wydaje, oprócz tego, że jest przede wszystkim bardzo sprawiedliwy. Dziś w jakimś wywiadzie ktoś panu to miał to zabrzmieć, może nie jako Belga, ale jakiś przytyk, że jest pan socjalistą. Ja też pytam o to bez złośliwości i nie dlatego nawiązując, że pan w czasie studiów był też należał do Związku Młodzieży Socjalistycznej, ale w jaki sposób, no, że ta właśnie wrażliwość na sprawy socjalne dla pana była zawsze ważna? Czym się może nie wyjaśniam, bo trochę mnie, ja się nie obnoszę sprawami, które mi może chluby nie dają. ZMS jeszcze w podstawowej średniej szkole. Nie byłem w partii, no ale ja się trochę tak czasami dziwię, że niektórzy swoich, czy dobrze napisałem pana życiorys, to wykreślić, no nie. Nie zmienimy już przeszłości. Ja nie będę tutaj też rozwijał, dlaczego, albo się tłumaczył, bo to jest śmieszne. A czy to było takie powiedzenie, kto za młodu nie był socjalistą, ten na starość zostanie świnią? Jest takie powiedzenie, bardzo znane, ale ja powiem jedną rzecz, bardzo ciekawy, taki można sprawdzić, to ja też nie mam świetnej pamięci, ale często to mówię, sprawdźcie to, co mówię.
bo żeby mówić cokolwiek, żeby kłamać, trzeba mieć dobrą pamięć. Ale czym się posłużę? W debacie prezydenckiej świętej pamięci Lech Kaczyński, broniąc służby zdrowia bezpłatnej, broniąc bezpłatnych studiów, bo o tym chyba była mowa, to można zobaczyć, są wszystkie nagrania. Dzisiaj mamy taki świat, że możemy bardzo łatwo weryfikować. Dziennikarze powiedzieli, ale pan z takimi poglądami, pan jest socjalistą. I wtedy padły znamienne słowa, wygodnie jest mi się też wspaniałą postacią tutaj podpierać w jakimś sensie, albo na nią powoływać. Powiedział, jeżeli troska o słabych ludzi, o wielodzietne rodziny, o emerytów z małymi dochodami jest socjalizmem, możecie mnie tak nazywać. Problem nie zawiera się, owszem, jest ważna forma czy słowo, ale treść się liczy. Czerwony kolor, jak 100 bolszewickich sztandarów. On jest piękny kolor czerwony. No, to problem nie jest jego winą. Mówią, że no tak, którzy mówią, ale Piłsudski był socjalistą. Tu chodzi o historię całą i skojarzenia, które w Polsce są. I dlatego, ale ja tutaj nawet się powołam, nie wiem, czy to jest zgrabne w tym momencie, ale nie jestem takim, no tak myślę, pochlebcą, albo takim no, wazeliniarzem, żeby no, pieścić. Ale jednak to było wydarzenie sprzed kilku miesięcy. Dotyczyło tej 30-krotności, jeżeli państwo... Głośna sprawa. Tak. Weto czy sprzeciw naszego koalicjanta, kolegów od wicepremiera Gowina, to zatrzymał, ale ja o to bardzo walczyłem, bo jeszcze mam nadzieję, że to kiedyś będzie. I właśnie wtedy Jarosław Kaczyński, sam prezes, wchodząc na salę sejmową, spojrzał na mnie, oglądałem ciebie u Mazurka, ty jesteś największym socjalistą w PiS-ie i teraz mogę się tym chlubić, przynajmniej w gronie prawicowym. Oczywiście to jest trochę żartu, żebyśmy też tego nie przesadzali, ale wydaje mi się, że problem nie leży w nazwach, w skojarzeniach, tylko w treści. Co uważamy, za czym jesteśmy i co robimy. Bo dzisiaj też podział na prawicę, na lewicę. To już jest kluczem, w ogóle nieaktualne. Tak, zupełnie. Klucz jest raczej w ideologii, a nie w sprawach socjalnych. Dlatego też tutaj podziękowałem za te socjalne rzeczy, bo czekałem na to wiele, wiele lat. Do polityki, tej dużej polityki trafiłem w 97 roku, to 23 lata temu. Wcześniej przez 8 lat byłem burmistrzem miasta Malborka, ale ciągle patrzyłem na te rzeczy. Dzisiaj się wiele zmieniło również na świecie. Więc książka Piketty'ego tutaj robi karierę. Wszystkie ruchy sprzeciwu, protestu. Przecież pamiętajmy, w jakim sensie przecież świętej pamięci Leper. Cookies był też przy swoich poglądach dotyczących systemu, ale też na temat niesprawiedliwości. I to nie jest pochwała, że mamy równe żołądki, ma być równość. Nie, różnice były, są i będą. Ale kontrasty społeczne, ogromne dysproporcje w sytuacji niezabezpieczonych podstawowych potrzeb, to jest jednak rzecz wstydliwa i wszyscy. Nie wiem, czy Janusz Korwin-Mikke by za tym był może, ale nie, on ma inne specjalne. Ma inne. Tak, skrajnie inne ma, ale okej. Okay. Natomiast jednak i ja się, żeby zamknąć ten fragment. Dobrze, żeby... Ja powiedzmy sobie, co do historii, tego nie zmienię. Miałem życiorys w miarę, mam że szczęśliwe życie. Uważam, że jestem pieszczochem losu. Dużo mam szczęścia wszystkim. Szczęście największe się urodziłem w takiej rodzinie, która mi bardzo dużo dała i to jest mój kapitał i myślę, że w jakimś stopniu staram się to, co wyniosłem z domu w życiu przestrzegać, co nie jest łatwe. Właśnie rozmawialiśmy przed jeszcze programem i ja panu powiedziałam, że pan chyba należy do nielicznych polityków, którzy po prostu lubią ludzi. I pan powiedział, że to zasługa pana mamy. Tak, to jest tak zwany szeroki smak do ludzi. To jest nauka matki. Ja nie chcę tutaj, chociaż jak mamy, nie mam takich ścisłych ram czasowych, to powiem, jako mały chłopiec miałem kiedyś takie przeżycie. W ogromnym stopniu moja mama, świętej pamięci, mnie ukształtowała. Mieliśmy biedny domek, jak przychodzili jacyś zacni goście, jak w tych takich mieszczańskich, drobnych domkach, w kredensie były filiżaneczki. Tak. Ale herbatę, kawę normalnie się piło w szklankach. Tak, tak oczywiście. Ale jak było święto, przychodził ktoś zacny. I taki był kiedyś epizod, że do nas zawitał, bo mój wujek był organistą, zdarzało się czasami ksiądz proboszcz i moja mama wypije ksiądz kawę, no to do tego filiżaneczki z tą kawą wypiła, tak? I to było takie eleganckie, no nic. Ale pewnego razu pani, która sprzątała u nas korytarz, bo myśmy w takim, żeby na parterze mieszkaliśmy, zachodziła pani Cymerka, czy mogę wodę wziąć, bo to na parterze
no niech pani tą wodę weźmie, proszę bardzo. I ona tą wodę sprzątała, zmywała to wszystko. Później mówi, może pani odpocznie na chwilę. Na chwilę pani, no pani Cymańska, ale mam tyle, siądzie pani. I wyjęła może mama? Kawkę. I wyjęła te filiżanki. A ja jako dziecko mówię, mamo, to chłopiec. Byłem już ustawiony raczej do ludzi, tego, ale powiedziałem, mamo, dlaczego mama dla tej, przecież ona jest sprzątaczką, tak? Aha. Proboszcza to rozumie, czy wujek przyjdzie, czy co? I moja mama zawsze wykorzystywała to do pogłębionej, była prostą kobietą, nie była wykształcona, ale myślę, że miała taką mądrość życiową i miała taką właśnie, tak, miała to coś. I to nam przekazała. I mi wyjaśniła i wytłumaczyła, Tadziu, zastanów się, ta pani sprząta, robi pracę. Ksiądz proboszcz kształcony został, widzisz, ma inną misję, ale wcale ona nie musi być gorsza w oczach Bożych jako człowiek. Ma ten sam szacunek, godność, ich ludzie są wszyscy. Więc proszę zobaczyć, szkoły, owszem, w szkole uczono, w średniej szkole, na studiach, ale i ona to w życiu miała taki smak. Różne opowiadać historie, a są ich sporo. I one zostawiały, mama mnie niejako nawet sama przykładem swoim osobistym, bo słowa uczą, przykłady pociągają. Zawsze, nawet jak już na wózku była przed śmiercią, już była niesprawna, to nawet mówi, masz tam 2 złote czy coś, bo w tym małym miasteczku moim, w Nowym Stawie, ukochanym, to jak gdzieś jechała, to lubiła mieć, jak przyszło takie na piwko, pani Cymańska coś dawała, mówię, mama, ale i na piwo to biorą, Tadziu, ale oni nie są szczęśliwi. Pomyśl, jakbyś ty na ich miejscu był, daj mi tu chwilę. Nawet takie, to ktoś powie, że to jest pedagogiczne czy niepedagogiczne, ale ona znajdowała i dbała też o biednych, nas nawet w to angażowała, zbierała pieniądze na węgiel dla takich ludzi. I to ten smak do ludzi, trzeba może mieć jakieś cechy też, łatwość kontaktu z ludźmi, ale tym się cieszyłem. Ale też jest jeszcze zasada echa, że jak się lubi ludzi, to ludzie lubią też. No to jest tak w życiu, ale to nie jest też prawdą, że to jest bez sęków i bez różnych spraw. Zdarzają mi się bardzo też nieprzyjemne momenty, niestety, no. Ale ktoś mi powiedział, nie martw się, to jak w miłości. Kochaj albo nienawidź, ale na Boga błagam, nie przechodź obojętnie. Czyli polityk, który nie wyzwala emocji, to jest raczej takie nieciekawe. I niektórzy nawet mówią, że miarą pozycji człowieka jest nienawiść jego wrogów. Jeżeli jest potężna, to znaczy, że jest wiele wart. Tym się pocieszam. Dostaję w internecie bardzo wiele różnych kalumni nawet takich, ale i wiele też miłych, więc nie mogę tu narzekać na brak reakcji. Ale żeby zamknąć to pytanie, to jest, mi się wydaje, też wielki dar. To nie jest kwestia, myślę, że to jest bardzo osobiste, że niektórzy przez wyrachowanie do ludzi się idą. Aż tak się nie trzęsę, mam 65 lat. Dzisiaj już mam taki moment pewnej refleksji. Może mi jest łatwiej też czasami coś mówić, bo jak to ktoś żartował, że akcje twojej na giełdzie papierów wartościowych, akcje mojej odwagi spadły do zera. Bo odważnym w życiu, na froncie, w polityce, w pracy jest tylko się wtedy, kiedy się ryzykuje czymś. Już nie jestem na dorobku w tym sensie, więc mogę sobie czasami pozwolić na odpowiedzialną, rzecz jasna, bardziej odważną, bardziej otwartą wypowiedź, tak? Tak, ale też pan powiedział, jeśli można, też pan powiedział takie zdanie, zapamiętałam, że odważnym w polityce oni dostają ordery, ale też najczęściej giną. To mnie to rozbawiło, bo to powiedziałem chyba u Mazurka, kiedy mi zadał bardzo niewygodne pytanie. Niewygodne pytanie, że odwaga pozbawiona rozumu jest szaleństwem. I pewien młody, bardzo zresztą znany na dorobku, poseł podbiegł, mówi, świetnie to powiedziałeś, mówię, stary, ale weź sobie to się, zastanów się nad tym, bo to jest może być bardzo wygodnym usprawiedliwieniem takiego niestety milczenia i nie mogłem nic powiedzieć, nie mogłem, bo to jest pozbawione rozumu. Proszę zwrócić uwagę, wszystko jest w subtelnościach. Ale powiedziałbym tak, ludzi uczciwych, poczciwych, zacnych jest wielu, wbrew pozorom, świat nie jest taki zły. Natomiast rzeczywiście zawsze był deficyt i najbardziej należy. Nie krytykuję, nie pogardzam i nie mam złego zdania o ludzi, którzy nie mają odwagi, czy nawet o tchórzach. Ale należy podkreślać i cenić
czasami nawet skrycie, ludzi odważnych. Oni w historii, ale to, że oni najczęściej płacą wysoką cenę, ceny, że są zmiatani w pracy, w polityce, na froncie, to oni są na tych cmentarzach najczęściej. W jakimś programie gdzieś słyszałem o Ameryce, że dlaczego tak wiele psychicznych chorób było po Wietnamie, że wielu się leczyło. Owszem, trauma wojny, można dyskutować, ale również u wielu tych ludzi był taki wyrzut. Ten kolega tam jęczał, wył, ale bałem się. Bałem się pod kulami iść i go wyciągnąć. To są takie, ktoś powie, ale to się nie wypowiadają eksperci, ale wydaje mi się, że coś jest na rzeczy. Dlatego odwaga roztropna, jak powiedziałem, jest w najwyższej cenie. I gdziekolwiek dostrzegam przejawy nieśmiałe, tak, to tych ludzi zawsze cenię i zachęcam, niech Państwo sami sobie na to odpowiedzą, prawda? No. Wie Pan, że w psychiatrii, niektórzy psychiatrzy twierdzą, że w sytuacjach ekstremalnych, trudnych, właśnie wojennych, najbardziej odważni są neurotycy, którzy mają ciągle jakieś swoje lęki, czyli jak się znajdą w sytuacji właśnie takiej bardzo trudnej, to dla nich to jest to samo piekło, które oni mają w sobie na co dzień, jest im łatwiej, a te osoby, które są bardzo właśnie tak zwane, co je nazwiemy normalne, to wtedy w takich momentach trudnych czasami im te odwagi nie staje. No tak, mnie się wydaje, też łatwo mi się mówi, nie było oszczędzone doświadczenie próby. Jakbym się zachował w danej sytuacji. Nie wiem, czy u Borowskiego, czy u Miłosza jest taka scena wstrząsająca na rampie nad Auschwitz. Stiepan, jakiś Ukrainiec, zobaczył Żydówkę, która swoje dziecko przekazuje swojej koleżance, bo komora, z dziećmi tak. do komory chciała żyć. I chyba to u Miłosza było. I pisze dzisiaj, współczesna kobieta, pijąc kawę w wygodnym fotelu, jest oburzona nad tą nieszczęsną żydowską siostrą. I rzeczywiście nas to oburza. Każdy powie, ja ze swoim dzieckiem bym... To nie. No nie, Tadek, mów co chcesz. A jednak to są takie pytania trudne i dopiero ktoś, kto tego doświadczył, a najlepiej jak zdał taki egzamin, to można powiedzieć. I niech się nikt nie mądrzy, żeby nie był odczytany, że sobie tutaj peroruje. Nie. Dlatego słabość jest mi też znana i myślę, że to jest trochę tak, że trzeba mieć ten dystans. Niedawno napisał mi, mógłbym powiedzieć nazwisko, bo się podpisał pod nazwiskiem w internecie pewien pan, nie mogę na pana już patrzeć, kim pan jest. Idiotą udającym geniusza, czy geniuszem udającym idiotę. Kuszę się z odpowiedzią, żeby mu odpowiedzieć właśnie tym zdaniem z Herberta. Jednak to był wielki poeta, genialny. To zdanie, strzeż się dumy niepotrzebnej, oglądaj w lustrze swoją błazeńską twarz. I taka kąśliwość przychodzi mi na myśl, żeby odpowiedzieć mu, wie pan, jestem nie idiotą ani geniuszem, jestem błaznem. Z wiersza, bo codziennie rano ja, Tadek Cymański, jak się gole, oglądam swoją błazeńską twarz. Pan tego pewnie nie robi. Wiemy, o co chodzi, tak? Tak. Ale pełen podziw dla Herberta i zdanie dalej mówi, zostałem wybrany. Powtarzaj, zostałem wybrany. Czyż nie było lepszych? Oczywiście. Bardzo często na liście są lepsi. A zwłaszcza inni. Nie zawsze wygrywa najlepszy, najsilniejszy. No, zdarza się. Nie zawsze zostaje mężem ten, który byłby najlepszy. Po latach starsze panie siedzą i mówi, Krycha, pamiętasz tego Mietka? Każda prawie kobieta ma swego Tolibowskiego, którego wspomina. Moja mama szczęśliwe miała się z moim ojcem, ale do śmierci wspominała pewnego właśnie Mieczysława. W ogóle nawet jak rozmawiałem się z nami i zauważyliśmy, że jak jego wspominała, to nawet na jej już bardzo przecież starszej twarzy, kochanej twarzy, były rumieńce. I siostra mówi, ty wiesz co? Ona mówi, jak przyszedł Mietek, to nie było zabawy, jego nie było. Chociaż też w takich czasach mama z Tczewa pochodzi i te wspomnienia ich lat przedwojennych, to wszystko też wpływa na nasze jestestwo, jacy jesteśmy, co myślimy i co uważamy. Jak pan mówił o miłości, to tak można powiedzieć, że najszczęśliwsze są te miłości niespełnione, dlatego że one nie mają możliwości jakby sprawdzenia się i możemy sobie je w swojej głowie, w swoim sercu scenariusze pisać, idealizować.
To prawda, to prawda. To, co jest w ogóle niespełnienie, bo nieodgadnione, niespełnione, niedokończone, to coś w tym jest. Może to jest taka głęboka myśl, ale to jest chyba taka też natura, że człowiek się najadł, człowiek zobaczył, pierwszy zachwyt, wszystko, co jest nowe i niespełnione, bo to jest taka tajemnica. Ja w ogóle lubię tajemnice i wydaje mi się, że to jest taka odpowiedź na wiele rzeczy. Samo nawet nasze życie jest taką tajemnicą. Mnie najbardziej fascynuje świadomość w ogóle. Świadomość, że jestem. To jest ten test. Pamięta pan moment w swoim życiu, kiedy uświadomienia sobie, że pan istnieje? Pamiętam, ale pamiętam z dzieciństwa szczebelki mojego łóżka, gdzie i pierwsze, ale takiego uświadomienia sobie mocnego, to jest proces. Nie w takiej chwili, że powiedziałem, jestem odrębny. Ale ten okres takiej błogości, bo to jest ten moment. Dlatego zawsze byłem wielkim przeciwnikiem żłobków, a wielkim admiratorem przedszkoli. I proszę wybaczyć, kogo to zaboli, ale uważam, że to jest smutna konieczność. Raczej. Żłobek, tak. Ale w pierwszym roku, w drugim, kiedy dzieci, mam różne doświadczenia, mam piątkę dzieci, ale u znajomych też, kiedy dziecko słyszy głos matki, dotyk, zapach, wszystko. Ktoś powie, że to jest takie zwierzęce, zapach, ale to pot, jest? Wszystko to jest po prostu. I nagle jest wyrwane w świat bardzo wykształconych, miłych, wyszkolonych. I myślę, że to jest pewien strząs. Natomiast w przedszkole mam dwie siostry, które pracowały w przedszkolu. I zostałem w tym też wychowany w dużym stopniu, obserwując, jak one z tymi dziećmi. I wydaje mi się, że kapitalnie jest w przedszkole. Jestem zwolennikiem pełnego dostępu do przedszkoli dla wszystkich dzieci. Nawet dzieci, które mają w domu mamę. I to dzieci się muszą uczą. Muszą się jakoś tak socjalizować. Rozwijają się. Nawet uczą przez konflikt, przez kryzys. Oczywiście. To jest kapitalna sprawa w przedszkole i uspołecznia też dzieci. To, co pan powiedział o swojej mamie i o tym właśnie jak dzieci, to też w psychiatrii taki francuski, jest taka francuskiego psychoanalityka Lacana teoria lustra i o pamięci ciała, że kiedy się rodzimy, to no nie mamy świadomości tego, że istniejemy. Jesteśmy małym dzieckiem, tak. I utożsamiamy się z matką. Stawiamy takim symbiotycznym, że to jesteśmy całością z matką. Jednością. I te oczy matki są naszym zwierciadłem pierwszym, które my odbieramy. I kiedy my widzimy miłość, radość matki, która na nas patrzy, w naszej pamięci ciała zapisuje się to, że jesteśmy kochani, że jesteśmy atrakcyjni i to bardzo potem procentuje w naszym życiu. Właśnie to, co właśnie nazywali pamięcią ciała. Dopiero potem dziecko zaczyna zdawać sobie i to jest właśnie ta teoria lustrzana, że w jakimś wieku, między mniej więcej około półtora roku, dwóch lat, kiedy dziecko zaczyna się poruszać, to po raz pierwszy oczywiście w naszej cywilizacji zobaczy siebie po raz pierwszy w lustrze. My tego momentu nie pamiętamy, ale to jest moment, który nam bardzo też zapada, tak, ponieważ wcześniej widzimy tylko swoje ręce, swoje nogi machające i matkę, pierś matki i to jest nasza całość. A potem nagle zobaczymy swoją odrębność i swoją twarz. Nie pamiętamy tego momentu, ale to jest bardzo ważne i bardzo ważne jest też właśnie te oczy matki, które są tym pierwszym tak, kochającym oczy matki, zwierciadłem. Tak, to zwierciadło i jeżeli, jak pamiętam też to, że jak chciałem skłamać, to mówi, patrz mi w oczy. Aha, to ja też to miałam. I to jest ten podstawowy chwyt tak. pedagogiczny, ale dziecko... Ja zawsze uważałam, że jak będę kłamała, to odgadną. One się uczą od nas tych wszystkich rzeczy. To zarzewie grzechu się pojawia u dziecka, który pierwszy raz obserwuje. I matka tutaj jest czymś niezwykłym. Ona kocha też za nic. Sam się zastanawiam, jakim byłem synem. Mam opinię, że byłem dobrym synem. Ale jak odchodzi ktoś ze świata, to się zastanawiam, ile ona mi dała, ile ja jej dałem. I najcenniejsze, co możemy dać innym, to jest jednak czas, obecność. W takiej książeczce Listy starego diabła do młodego. Ciekawa książka, polecam państwu też. Jest taka scena, kiedy się to jest oparte na takiej przeciwieństwie, bo to korespondencja między szatanami, z diabłami. Jeden na emeryturze jest w piekle, a drugi tutaj pracuje. I ten stary do niego pisze, żalisz mi się, że ten młody człowiek, nad którym pracujesz, ostatnio ci się wymyka z rąk, bo zaczyna wysyłać pieniądze matce, nawet ją odwiedził, coś tam załatwił dla niej, ale to jeszcze nie jest groźne. Najgorsze, jakby zaczął ją odwiedzać, przebywać z nią.
gdyby sam pojechał do lekarza, a nie dał jej pieniędzy. Mhm. I w takich też refleksjach, w takich słowach możemy się sami przejrzeć. I wydaje mi się, że bardzo ważne jest, żeby być krytycznym wobec siebie. Kiedyś miałem kontakt z Opus Dei przed wielu laty, to tam oni bardzo mocno uczyli, że dla innych bądź adwokatem, a dla siebie bądź prokuratorem. Mhm. Tymczasem, jak my patrzymy na swoje różne takie drobne i gorzej, to jest, my wszystko sobie wytłumaczymy. Słuchaj, ale w końcu to wiesz co, no dobrze zrobiłem, ale patrz, ale wszystko tak, wytłumaczymy. Tak. Ale wie pan co, ja też tak uważam, że mamy pewne cechy, których tam nabywamy przez wychowanie, przez nasze doświadczenia życiowe, czy też charakterologicznie, że właśnie ludzie dzielą się na obrońców, na oskarżycieli, ewentualnie sędziów. No, to bardzo... Żeby nie wpadać w przesady, to wszystko zawsze mówią w jakichś zdrowych ramach utrzymać, żebyśmy nie wpadali, bo wiadomo, nie jesteśmy idealnymi ludźmi. Mhm. Musimy to wszystko, tak, idziemy przez to życie. Ale jak się zastanawiamy w relacjach do innych, bo to jest bardzo ważne, to i czasami jest też tak, że jest coś się komuś nóżka powinie. Ja zawsze mówię, użyłem takiej, no nagle skandal jest. Na przykład ostatnia głośna sprawa z naszą koleżanką, ten gest jej, tak? Tak. Od razu są dwa chóry. Jest chór oburzonych i chór zasmucony. Mhm. Staram się być w tym drugim chórze. To smutne, bardzo przykre, tak? Stała się jakaś niedobra rzecz. Mhm. Smućmy się z powodu własnych i cudzych upadków, a oburzenie, przed czym kiedyś przestrzegał nasz papież też, bo oburzenie jest takim gniewnym czymś. Blisko już jest potępienie innych. Przede wszystkim nie ma analizy. Bo tak, nie staramy się, bo przez głupoty, przez jedną drobną chwilę, może pokazania swego, jak ktoś powie, ale jednak i nie ciesz się dziadku z czyjegoś upadku. Te stare powiedzonka, one są takie mądre. Wie pan co, oczywiście, bardzo to był niepotrzebny gest. Ale mnie też w jakiś sposób dziwi, że my się na takich jakichś, przepraszam, użyję tego słowa, pierdołach zatrzymujemy. I tutaj mówię i o tym geście z palcem, ale też i z drugiej strony, że nie wiem, posłanka Jachira tam jakieś robi happeningi. No, to jest wyjątkowa, to rzeczywiście. No. Ale z drugiej strony, no jakie to ma tak naprawdę znaczenie w naszym życiu, w polityce, w czymś większym. Ale chciałabym do tego też jeszcze się odnieść do tego, że ponieważ pan ma no, ogromny staż życia w polityce, zaraz przejdziemy, bo tam jakieś gorzkie słowa też padły w tej sprawie, ale miał pan tę możliwość obserwowania życia politycznego, życia w Sejmie od wielu, wielu lat. I od wielu polityków słyszę, że się tak bardzo zmieniło, że kiedyś te podziały polityczne, one były, one się wyrażały w jakichś dyskusjach bardzo, bardzo ostrych, ale one nie wpływały na to, że można potem było usiąść razem, zjeść kolację, pożartować, nawet się z kimś przyjaźnić i że teraz tego właściwie już prawie nie ma. Ja nie tylko się przychylam, ja się z tym zgadzam i niestety to jest moje. Że się bardzo zmienił ten świat i niestety zmienił się niekorzystnie. Pytanie bardzo podstawowe, dlaczego tak się dzieje? To jest też trudne pytanie, nie mam na to prostych odpowiedzi, ale wydaje mi się, że ogromny wpływ na to ta kultura też anonimowości, zwłaszcza w internecie, plus jednak uważam też rola i znaczenia tego przekazu publicznego. No tabloidyzacja coś, też pewna, naprawdę mógłbym tutaj nawet podawać bardzo wiele przykładów ewidentnych manipulacji i nieprawd. I bardzo łatwo jest manipulować. Obroną na manipulację jest wykształcenie i wiedza i myślenie. Ale niestety ludzie zagonieni, którzy nie są, nawet pewne analizy można policzyć i zobaczyć, co można tak bezkarnie nadawać. I żyć, i grać na tych emocjach, nie chcę powiedzieć biednych ludzi, ale masowych też, to ktoś ładnie mówi, zwykli Polacy. No. I to trzeba by zilustrować, co mówię, przykładami, ale mówię to z wielkim przekonaniem. No to też chyba świat się cały zmienia, nie tylko klimat się zmienia, ale to też nie jest takie biadolenie, bo zawsze była agresja, ale było coś w tym, ja pamiętam, ja w 1997 roku, to był AWS.
Były te podziały, ale nie było aż tak daleko posuniętej tej agresji. No, trudno powiedzieć, to zależy też od ludzi, bo ludzie tworzą bardzo wiele. Jest wielka rola też przywódców w tym wszystkim. Brak korekty, bo mi się wydaje, że każdy może zrobić nawet najbardziej przykrą rzecz, ale ta nieobecność tych trzech słów, a zwłaszcza jednego słowa, matki uczą dzieci i w szkole... Przepraszam. Tak. Ktoś mi kiedyś mówił, że fenomen Marcinkiewicza polega na tym, pomimo tej historii głośnej z tą Izabelą, on prawicowy, ZHN tego i w sondażach dość wysoko, Tadek, dlaczego go nie potępiają ludzie? I ktoś mi to tłumaczył w dość taki osobliwy sposób. To jest po prostu, no wiesz, dlatego, że on uprawia magię. Ja mówię, jaką magię? No wiesz, tą magię, co dzieci uczą w szkole. Ja mówię, chyba żartujesz. Tak, nie miałeś nigdy, że dziecko przyszło ze szkoły i mówi, tatusiu, pani nas uczyła słów magicznych. Jakich słów? Proszę, dziękuję, przepraszam. I jeżeli zerkniemy w materiały telewizyjnych, premier Marcinkiewicz był w tej sprawie the best. On, przepraszam, miał na każdą okazję. Ja bym tu ilustrował przykładami. Od razu albo zmuszał przepraszać. I jeżeli to nawet było wyrozumowane, a więc nie takie przyrodzone, bo jest też grzeczność z rozumu i jest grzeczność serca, tak? Są różne szkoły. Ale tak czy inaczej jest to dobrze odbierane. I ja myślę, że jest coś pozytywnego w tym, chcę w to wierzyć, zresztą nie jest łatwa wiara, ale wierzę jednak w społeczeństwo, tak się mówi, naród. Polaków wierzę, że jednak ludzie nie akceptują takiej niegrzeczności, chamstwa, lubią rycerskość. Czasami się spotykam z tym, panie pośle, ironia tak, szyderstwo nie. Chodzi o to, żeby o tych przeciwnikach psów na nich nie wieszać. I myślę, że to jest takie, może głos mój w rozmowie, ale nie jesteśmy bez szans. Nie możemy też zwątpić, że jest tylko chamstwo, wszystko jedno, już Tadek, już ja to wiesz, nie mogę na to patrzeć. Jest ciężko, ale my przemijamy, jest młode pokolenie i wydaje mi się, że trzeba ze sobą rozmawiać. Ja czasami do tego nawiązuję, ten sławny Stephen, genialny fizyk brytyjski, Hawkins, tak, który zmarł, powiedział banalną rzecz. Był genialnym, jak największe odkrycia w historii były owocem rozmów. I największe nieszczęścia wojny wynikały z braku rozmów. W małżeństwie różnie bywa, ale mówi się rozmawiajcie. Jak się ciche dni, brak rozmowy, to jest preludium do niedobrych sytuacji. Trzeba rozmawiać. A w polityce to bardzo smutne, że z wielu lat kadencje się zmieniają, ale też można zauważyć, że jest to jedna większość, druga większość, jak oni, jak my, jak jeszcze inni. Po prostu brakuje u nas tego wysiłku i rzeczy, na przykład reformy zdrowia, reformy emerytalne, edukacji. Ktoś powie, to jest banalne, ale one powinny być przez wiele lat wspólnie i przyjmowane nawet w aklamacji. I wtedy nikt by na to łapki nie podniósł. A teraz czytam niektórych dziennikarzy, przed wyborami zwłaszcza, błagam, tylko jak wy wygracie, czytam ci, to nie róbcie od nowa znowu wszystkich zmian. I chyba, ale też mądrzy ludzie, tak mi się wydaje, mówią, że musimy trochę spojrzeć też w ten sposób. My mamy młodą demokrację. Co to jest 30 lat, 20 lat? Chyba Brzeziński, Zbigniew, wybitny Polak, nie zawsze nam po drodze było z nim, bo miał inną opinię, ale jednak był wybitnym człowiekiem i mówił, że to jest bardzo młoda demokracja, zwłaszcza w okresie transformacji po systemie totalitarnym, to naprawdę to wymaga jednak. Niektórzy mówią, że pokolenia, nie chcę czekać, bo moje życie powoli, ale ileś, jeszcze chciałbym zobaczyć, może nawet nie świt, ale brzask tych nowych czasów, że zobaczę, że będziemy rozmawiać ze sobą. No, aż nie chcę wydaje, aż nie chcę się wierzyć. No podział jest bardzo okrutny, bezwzględny większy i źle wróżący. Nawet większy niż w latach 80. Ja, pan tutaj dużo mówi aforyzmów, cytuję, a ja mam taki swój własny, który sobie wymyśliłam, że ten, kto szuka wrogów, ten walczy, ten, kto szuka sprzymierzeńców, ten zwycięża. I tak staram się w swoim życiu
szukać tego, co właśnie wspólne z drugim człowiekiem, nawet jeżeli powiedzmy politycznie się różnimy. I każdy we własnym do nieba i do piekła idziemy pojedynczo. Mm. To jest jasne. Więc każdy za siebie odpowiada i myślę, że tak to wygląda. To... Natomiast to, co pani powiedziała, bo są te słowa, które mówią o tej kult walki. Mm-hmm. Każdy ma swoje też racje. No ale tutaj myślę, wydaje, że tylko przykładem osobistym i takim otwarciem do innych ludzi. Ja myślę, że to jest, niech każdy za siebie odpowiada, bo we własnej sędzio nie możemy siebie oceniać, jacy jesteśmy, inni to zrobią lepiej, bo człowiek siebie widzi zawsze. Pan za swoją odwagę jesienią 2011 zapłacił, właściwie no, można powiedzieć, wyrzuceniem z Prawa i Sprawiedliwości razem z panem Ziobro i z panem Kurskim. Czy to, bo to jest delikatny, trudny dla mnie temat. Ja pytany o to, czy zmieniłem zasadniczo poglądy. Nie, bo pan wtedy, wiem, że się dziennikarze pytają, że cytują tam pana zdanie, że pan bardzo ceni Jarosława Kaczyńskiego, że jest wybitnym politykiem. Nie mam tutaj wewnętrznie w sumieniu, nie mam wyrzutów. Byłem szczery w tym, co mówiłem. Szczery byłem. Natomiast to nie jest tutaj koniunkturalne, ale powiem. Dla mnie bardzo istotnym powodem wtedy przystąpienia do kolegów, oprócz całej historii, bo mogło to się inaczej potoczyć, ale styl i zarządzanie partią to jest jeden temat dla mnie numer jeden. I to mogę powiedzieć i w kamerkę, i pani patrząc w oczy, była sprawa polityki społecznej. I tu się różniłem trochę w ocenach, bo pracowałem w banku. Mam taką manierę, takie zawodowe skrzywienie, że szybko liczę i patrzę, gdzie idą pieniądze, skąd idą pieniądze. I nie byłem, tu oceniałem inaczej pewne zmiany, reformy, pewne decyzje. Dzisiaj to mój śmiech jest prawdziwy. Aż nawet bym powiedział uśmiech, dlatego że nawet powiedziałem, że żałuję, że kąt pełny ma 360 stopni, a nie 3600. Dlatego że oceniając obecną politykę od 5 lat prowadzoną, zwłaszcza nie tylko 500 plus, ale 300, w ogóle cała polityka społeczna, to ten zwrot nie był o 180, tylko o 1800 stopni, żeby podkreślić tą zmianę, tą różnicę po prostu. Niektórzy twierdzą, że jest aż za mocno, ale proszę zwrócić uwagę, wziąć komputer, niezależnie od tego, kto ma jakie sympatie, ale liczby nie kłamią, odróżnią od ludzi. Ludzie interpretują, manipulują, ale liczby są twarde. Sztuka polityki, ściąganie pieniędzy i mądre, roztropne ich wydawanie. Ja jestem w Komisji Finansów Publicznych. Wiadomo, i ten cały czas tej transformacji. I miernikiem tego, jednym z mierników jest wskaźnik, pomimo propagandy i kłótni politycznych, nie ulega wątpliwości, że przynajmniej kilka milionów rodzin dostało takie wsparcie. Jasne. Co tu dużo mówić? Ja bym tu zaprosił każdego z państwa na Mierzeję Wiślaną, nie myślę tak, nad morzem zobaczyć lato. Ja sam przeżywałem, dlatego to dla mnie jest tak ważne. I powiedziałem, jestem gotowy z niejedną rzeczą się zgodzić, z którą się nawet nie zgodził, bo nie ma idealnego świata. Że ta Mierzeja Wiślana tak. To nie był dobry, może lepiej Jurata powiedzieć, albo Dębki. No, ale to są rodziny. Ja jeździłem kiedyś za komuny na kolonie, ale teraz po transformacji, żeby rodziny, które mają niskie dochody, mogły na wakacje pojechać, na wczasy. Jest inflacja, te pieniądze, one w jakimś sensie tam może tracą na wartości, ale nikt nie zaprzeczy, że to jest ten spór między liberałami, przy całym szacunku, a pani na początku mówiła socjalistami. Niejedno ma to imię, ale chodzi o bardziej społeczną politykę i rozdawnictwo czy pomoc. Jasne. To jest ta różnica. Tak. I myślę, że tutaj jest ten piesek pogrzebany. I koleżanki i koledzy z Platformy, gdyby mieli brodę, to by sobie w nią pluli, bo oni zorientowali się po przegranych wyborach, że jednak ten kult wskaźników, wolny czas, przedszkola, różne rzeczy, dla dzieci wszystko, oprócz pieniędzy. To jest skrajne myślenie. Nawet w jednej z wypowiedzi liderek niedawno czytałem, ciekawe, znamienne, na moment jakby szczera była, powiedziała, że zadłużyli kraj. Inwestycje, wskaźniki bardzo niskie, edukacja, bo my mamy świadomość, że jeszcze wiele sfer jest w bardzo trudnej sytuacji, ale powiedziała, to było może i potrzebne, ale nie teraz. Najpierw powinny być wskaźniki. I to jest różnica zasadnicza.
Dlatego wybory prezydenta czy wybory Sejmu, ja mówię może w dość niecodzienny sposób. Drodzy Państwo, wolność Tomku w swoim domku. Osobiście na ulicy będę bronił demokracji, wolność wyboru. Widziały gały, co brały. Jak se pościelesz, tak się wyśpisz. I to nie znaczy, że po wyborze w Sejmie czy prezydenta można robić, co się chce. Nie chodzi o to. Ale nie ma lepszego narzędzia. Nie ma lepszego odwołania w demokratycznym państwie jak werdykt wyborczy. Mówimy, autokracja straszna, my jesteśmy potworny czas. To co, kilka milionów Polaków głosuje na dyktatorów? A w Wielkiej Brytanii Brexit, ilu ludzi dzisiaj jest nieszczęśliwych, ale szanują? Kilka procent różnicy. No ale kiedyś pan powiedział, bo zaczęliśmy tę kwestię. Ten fragment, o którego powiedziałam, że właśnie wykazał się pan odwagą i powiedział pan coś i wtedy no, przestał pan być w Prawie i Sprawiedliwości. Pan był odsunięty, zresztą pan to też ładnie skwitował, że lepiej, że to pana usunięto i że lepiej być ofiarą niż zdrajcą. No to takie zręczne powiedzenie też jest. Natomiast nie lubię wracać do tej historii, bo spytał mnie ktoś, czy pan zmienił pogląd. Ja powiedziałem, wie pan co? Przede wszystkim to zmądrzałem. Bo te, nasz sojusz też, on nie jest też tak jak Gowin z jego poglądami, tak. Czy może bardziej, to nie jest na wielkiej miłości, jednak to jest rozsądek. Bo żeby coś zmienić, żeby mieć większość, trzeba siły połączyć. I może mi się podobać to czy tamto, może mi się nie podobać to czy tamto, ale tu mówię i mam czy odwagę, ale szczerze powiem, że bronię w dyscyplinie. Ostatnia jazda po mnie, że broniłem tej nieszczęsnej poprawki, bardzo inteligentnej poprawki, albo dla telewizji publicznej, czy na onkologii. Nie chodzi o wskaźniki, że większe są nakłady, ale zrobiono ze mnie człowieka strasznego, że ja wolę dać pieniądze na telewizję niż umierającym na raka. No wie pani, czy to jest okej, czy to jest szczere, to jest bardzo inteligentne i sprytne zagranie, ale każda odpowiedź mnie kładzie, tak? Oczywiście. Ale polityka jest brutalna. I nie będę tutaj płakał, żalił się po prostu. Do tego pani pytania nawiązując, warunkiem kontynuacji uważam, przy wszystkiej krytyce, perturbacjach Unia Europejska, reformy sądownictwa, nauczyciele, strajki, służba zdrowia, wszystko możemy, proszę bardzo, jeżeli ktoś uważa, że alternatywa będzie lepsza, że większą gwarancją dobrej, dostatniej i bardziej sprawiedliwej, bardziej sprawiedliwej będzie postać Biedronia czy pani Kidawy, proszę Państwa, nikt się nie narzuca. My naprawdę mamy wolny wybór. Do przodu. Ja też powiem Panu, że bardzo się cieszę. Od całe życie swoje jeżdżę na narty w góry do w okolice Zakopanego i z radością, mimo że są dużo większe kolejki na wyciąg, przy wyciągach narciarskich i potem, żeby pójść coś zjeść, też jest trudniej czasami o stolik, ale bardzo mnie to cieszy, kiedy widzę takie rodziny, które wcześniej nie było ich stać na to, żeby przyjechać i myślę sobie, że to właśnie fajnie, że nie tylko mój syn i jemu podobni mają taką możliwość, tylko wszyscy. Pani Moniko, trzeba zauważyć też, może mało, bo to tak się mówi, ale ten program 500+, to nie był zamiast. On był osobno, on był ekstra. Cały czas mamy w Polsce zasiłki rodzinne. Nie mówię o świadczeniu 500+. Zasiłki rodzinne dla dzieci, gdzie dochód jest bardzo niski, to są zasiłki niewielkie, w granicach 100 zł i ta liczba tych dzieci może spadła, ale to jest też pozycja w budżecie. Można dyskutować, że aż tak, ale proszę zobaczyć, że po latach tego kultu neoliberalizmu, kiedy bieda była i pracuj robolu za te pieniądze, to jest jednak zmiana ogromna i tego nam nikt nie zabierze i nikt temu nie zaprzeczy. Utyskiwania, że to już nic nie jest warte, że 353 zł. Tak, no nawet o 15%, ktoś powie, czy 20 przez 3 lata. My nie mamy właściwości cudotwórczych. My nie rozmnażamy tych pieniędzy. Jest problem wyboru. Nawet bardzo przychylni nam komentatorzy mają krytyczne uwagi, bo myślę, że warto się wsłuchiwać w te głosy, dyskutować, czy może trochę powinniśmy skorygować pewne rzeczy. Na przykład dla mnie jest cały czas otwartą sprawa kryteriów dochodowych. Może na wysokim pułapie, ale ja mogę mieć swoje zdanie, ale będąc w tej armii, w tej Zjednoczonej Prawicy, głosuję. Dlatego, że to rozum. Mówią, bo odwagi pan nie ma, to niech pan się sprzeciwi. Cały wysiłek opozycji, naszych koleżanek, kolegów jest, żeby nas podzielić.
No, Jarosław Gowin, patrząc na tą socjalną politykę, musiał też cierpieć nie lada reformę, bo proszę Państwa, no, to nie jest takie czarno-białe. Można się krygować. Czasami spotykam, mówi, pan nie ma, pan tylko tak trzyma. No, tak, bo tego się nauczyłem, bo podziały prowadzą do rozbicia i nasza większość jest bardzo krucha. I dlatego jest bezcenna, tak jak porcelana. Nie wiem, czy ta. No, ale kruche rzeczy są bezcenne. Tak się składa i w polityce też. Wie pan, tak się złożyło, że myślę, że przez to, że zaprosiłam do programu pana Grzegorza Brauna, był też niedawno pan Janusz Korwin-Mikke i bardzo dużo naszych widzów to są osoby, które no, sekundują, czy też są wyborcami Konfederacji. Jak by pan skomentował Konfederację? Może od tego zacznijmy. Co się panu podoba w Konfederacji? Oryginalność. To jest bardzo ciekawy zestaw różnych ludzi. No, sam Korwin-Mikke to by mógł za jakąś formację służyć, bo z jego rozmachem, z jego komentarzami ja się kompletnie nie zgadzam. Uważam też, że gdyby Korwin-Mikke i nawet Konfederacja, gdyby w dziedzinie, zwłaszcza gospodarczej, społecznej, nie byli, przepraszam koleżanki i kolegów, za obsesyjnie, antypodatkowo, państwo ma tylko policję mieć i nic, i za likwidacją ZUS-u, to są moim zdaniem utopijne pomysły. Utopijne, bo jeden prosty argument, uważam, to wszystko załatwia. Jeden. Mamy rocznie ponad 180, nawet więcej w tej chwili, miliardów złotych rocznie na emerytury i renty. Jeżeli mamy zlikwidować ZUS i każdy sobie rzepkę skrobie i oczywiście ubruttowić dochody, czyli nie będzie płacił nikt ZUS-u, sam sobie będzie na to odkładał. I to jest podstawowe pytanie. No tak, jak to, ktoś nie wiąże końca z końcem, tak, jak ale pytanie jest podstawowe i elementarne. Z czego państwo, weźmy na tym, wygrywają wybory, mają władzę i od 1 stycznia przyszłego roku nie będzie płacony ZUS. Z czego zapłacimy ZUS? Jest smutną prawdą, że w Polsce emerytury, renty są płacone z pieniędzy, które dają ta straszna danina, tak się mówi, nawet ZUS-owską. I do tego jeszcze musimy dopłacić kilkadziesiąt miliardów z VAT-u i z akcyzy. Pani redaktor, pani Moniko, to po prostu jest utopijne, ale co ma w tym jest? Jest pociągające, zwłaszcza dla młodych. Radykalizm jest domeną jednak młodości. I ludzie młodzi są idealistami. Lubią absolutne rozwiązania. Tak, radykalnie. To jest pociągające, a zdaniem innych uwodzicielskie. I to jest siłą. Natomiast myślę, że wypowiedzi, czy Grzegorza Brauna, ja mogę się całkiem nie zgadzać, ale po pierwsze pełny szacunek. Po pierwsze, że oni są w Sejmie. Ten Sejm jest dla nas trudniejszy, ale jest bardziej demokratyczny. Każda potwora ma amatora, my też. Pani redaktor, tak? Każda partia, im Polacy jako całość, tyle milionów ludzi. Wtedy, jak Leszek Miller z Zandbergiem się nawzajem uzupełnili i pach, Korwin nie wszedł, pach, to my na zasadzie może nie cudownej, ale w pewnym sensie nadprzyrodzonej, po prostu władza. Mamy świadomość, to uczy skromności. I teraz co się okazało tym razem? Mamy 2 miliony więcej wyborców, a tyle samo posłów. Jakże to? Ano tak, nie zmarnowano głosów. Weszły osoby, weszły pełne i mamy, ale bardziej demokratyczny ten Sejm. I my się musimy z tym pogodzić. Dlatego pani pytanie, już nie leciutko, mówiąc o Senacie. Leciutko, bo to trudne, co widzę dobrego. Ja muszę zobaczyć, że są też ciekawe, bo ja, przepraszam, Sejm to nie jest dla ciekawości. Ale wydaje mi się, że różnorodność wypowiedzi, nawet z którymi się nie zgadzam, jednak wielu ludzi tak uważa. Trudność rządzenia i demokracji polega na tym, żeby w tej różnorodności, przy ogromnych, i nam trochę tego jeszcze brakuje. My mamy może dziedzictwo też historyczne, że mamy kult walki, natomiast patrząc na inne kraje, nie jestem tu znawcą, zastrzegam, ale wydaje mi się, że ta państwowość, rozumienie, że to jest wspólne dobro i że musimy się dogadywać, żeby się sami nie podzielić, bo to jest tylko woda na młyn dla naszych przeciwników i tych, którzy nam dobrze nie życzą. Musimy więcej rozmawiać, ale nawet z Konfederacją mi się wydaje, że z każdą partią powinniśmy rozmawiać, a nie wiadomo też,
nic nie jest wieczne też. I myślę, że każdy ma swoje racje. Oni są skrajni, ja się nie zgadzam kompletnie, zwłaszcza mają taką bardzo liberalną, skrajnie liberalną, to już nawet Platforma przy nich, to są niewiniątka. Jeżeli chodzi o dzieci i to, co te wypowiedzi, nie chcę cytować, bo to nieeleganckie, ale błyskotliwość i ciekawe felietony. A młodzi są radykalni, jeszcze raz powtarzam, i to jest główną siłą, bo jak się spoczy, ale tu jedna uwaga też, bo radykalizm, ale też pewnego rodzaju, przepraszam, niewiedza. No i jeszcze jeden ciekawy temat. Na pytanie, a gdzie na świecie te poglądy i programy się sprawdziły? No gdzie? Że wszyscy się sami ubezpieczają. W Europie to mówi, wszędzie jest socjalizm, bolszewia? No nie, nie dajmy się zwariować. I jeszcze jedna uwaga trudna, ale powiem to. Mianowicie, gdyby w tej chwili wszystkim ludziom dać ZUS do ręki, przepraszam, na kogoś to dotknie, ale byłoby różnie. Pewna duża część ludzi by się od razu ubezpieczyła na własną rękę. Inni by się trochę ubezpieczyli. Ale w wielu rodzinach byłoby tak, słuchaj Krzysiek, najpierw może zróbmy remont, odkujemy się, to sobie odłożymy. I ktoś mi powiedział, to co, pan nie ufa Polakom? A ja powiedziałem, ufam, ale wydaje mi się, że trochę lepiej od pana ich znam. Wie pani, bez życia, proza. I to wszystko można wyliczyć. Poza tym chcę też powiedzieć, ktoś powie, niech się nie gniewa, ZUS wcale nie jest przeżartą jakąś korupcją albo gigantycznymi kosztami instytucją. To jest 40 ponad tysięcy ludzi i koszty działania ZUS-u na poziomie kilku procent na tle wszystkich instytucji w Europie wcale wstydu nam nie przynosi. Mówię to jako członek Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Nawet przy takiej okazji, może na boku, ale warto to powiedzieć, proszę sprawdzić. I miodu tam nie ma. My staramy się, żeby oni mieli przepisy w miarę skomplikowane, przepraszam, ale ci pracownicy, jak macie znajomych, sprawdźcie, to nie jest żaden cud miód. Jest komputeryzacja, systemy są drogie, 20% chyba kosztów ZUS-u, to jest system cały, który działa. Tam są ciągle przetargi, bo to są trudne rzeczy, ale to po prostu tak jest. I myśmy to zdziedziczyli. OFE tak się skończyło, jedno, drugie, teraz mamy... I teraz znowu coś się proszę Państwa, no tak, ale przy okazji tej sprawy powiem, że o czym się też nie mówimy, dajemy jednak wybór. No tak, ale ludzie są zagubieni, więc to ten wybór bez wprowadzenia tego... Platforma na siłę przeniosła kasiorkę, realne pieniądze zamieniła na zapis księgowy. To prawda. I nic nikt nie ma do powiedzenia. My mówimy tak, chcesz, społeczna została możesz to przenieść, a jak chcesz 15% i będziesz miał inne pieniądze. Może to nie jest idealne, ale jest wybór. I tutaj jest... Ale jak przeciętny człowiek ma też coś sobie z tym poradzić. Ale wie pan, bo tu moglibyśmy długo, a ja, skoro jesteśmy przy tych tak, finansach, też tak, tak, jeszcze kilka tematów, żeby poruszyć i też pozostać trochę przy Konfederacji. Niedawno był pan u jednego z naszych ulubionych redaktorów, czyli redaktora Roberta Mazurka, którego serdecznie pozdrawiamy. Ja też. No, ale pozdrawiamy, z którym on, się niełatwo tak, rozmawia. To jest firma. Wiemy. Tak. W każdym razie, tam była kwestia, którym pan powiedział w sprawie ustawy 447, czyli mienia bezspadkowego, gdzie tutaj akurat Konfederacja ma bardzo... podejście jednoznaczne. Pan odpowiedział, nie ma mowy o żadnym oddawaniu Żydom majątku. Sprawa wiadomo, że przeciąga się. Tam są te dyskusje między departamentem, między kongresem, ale już właściwie w listopadzie miało być to tak rozwiązane. Ciągle to się przeciąga. No i nad wami wisi ten miecz pewnej decyzji. Pani redaktor, powiedziałem, co powiedziałem, tego się trzymam. Powiem więcej. Zrobił się mogę pan bardziej surowy. Jeżeli teraz by była taka sytuacja, że ja sobie tego nie wyobrażam, to ja takiego czegoś nie będę popierał. Nawet jeżeli sobie nie wyobrażam tego. Natomiast nie zagłosuje pan? Za rozwiązaniem, żeby przekazywać w sposób wybiorczy wybranej nacji w sytuacji naszego państwa, kiedy mamy takie straty, zresztą myśmy to wielokrotnie o tym mówili. I mówię to z wielką mocą. Natomiast niestety uważam, że na resentymentach, bo to nie jest tak, my nie jesteśmy państwem, gdzie jesteśmy antysjoniści, ja się z tym nie zgadzam. Natomiast nie można też udawać, że pewna część naszych rodaków ma dużo nieufności, mówiąc elegancko, czy podejrzliwości do naszych braci. Mówię o
Izraelu tak. i Żydach. I że to jest też rozgrywane. To jest ta karta. Ja szanuję, szanuję troskę o nasze polskie interesy. Żydzi, o czym się przekonuje wielu, mają potężny wpływ w Ameryce, w innych krajach. Powiedzmy sobie szczerze, to wszystko prawda. Ale ja sobie nie wyobrażam, żeby nawet dbając o wielkie, ta ustawa może niepokoić. A kwestia, czy ktoś uwierzy, ktoś przytomny by mógł się zgodzić na ustawę, która by... Polska swoje, mamy pewne dane w przeszłości, myśmy wywiązywali, było pewne rozliczenie w przeszłości, tak. są pewne fakty. Tak. I myślę, że Konfederacja jak tlen czerpie i korzysta na tym. To jest taki element, który jest rozgrywany politycznie. Dla nas to jest oczywiście trudne, bo bardzo łatwo jest nam to zarzucać. Tak samo inne ustawy, które były. I temat relacji i stosunku do Żydów istnieje. Oni są w Sejmie, oni mają teraz trybunę sejmową i mogą w nas tutaj, no co ja mogę powiedzieć teraz albo w Sejmie, a co ma mówić nasz prezes czy kto inny, będzie przysięgę składał. Prawda jest córką czasu. Pewne problemy są i musimy poprzestać na zapewnieniach i deklaracjach słownych, a życie to weryfikuje. Jeżeli by doszło do sytuacji, gdzie powstają jakieś inicjatywy legislacyjne albo plany, wtedy rozumiem. Ale oni mówią tak, nie wierzcie im, my was zapewniamy, że żydowska strona nie dostanie ani centa. I oni tutaj ze swoimi poglądami. To jest polityka niestety, niestety. I powiedziałem, przywołując jeszcze raz, u pana Mazurka, u Roberta Mazurka to powiedziałem i nie dlatego, że taki mam przekaz partyjny, tylko ja w to wierzę po prostu, bo chłodna ocena rzeczywistości. Polska była krajem, no nie otrzymaliśmy wystarczającego zadośćuczynienia. Ani ze strony Niemiec, ani Rosji. Były te nawet wyliczenia. To są trudne tematy, bo co innego też mówić, a co innego realnie liczyć na to, że jesteśmy w stanie, tak? I na ile jesteśmy akurat z powodu części rządzących, na ile jesteśmy rzeczywiście uwikłani w jakiś sposób w relacje Polska właśnie z Ameryką, która tutaj jest taka... Pani redaktor, historia z kolei nauczycielką życia. Szeremietiew w jakimś wywiadzie powiedział, że w Akademii Sztabu Generalnego czy Ministerstwa Obrony Narodowej na uczelniach, w działach historycznych robiono analizy traktatów pokojowych w XX wieku. Wynik jest dramatyczny. Ogromna większość zawiodła. My we wrześniu mieliśmy podobną sytuację. Prawda? A więc robimy wielki wysiłek. Dbamy o to. Nie ma jakiejś większej alternatywy. Ale jednocześnie musimy myśleć sami o swoim bezpieczeństwie. I ja nie zgadzam się z tym, że na ołtarzu relacji polsko-amerykańskich poświęcimy kwestię restytucji tego mienia żydowskiego. Można to mówić, to nawet się dobrze sprzedaje. Ale przyjdzie ten moment takiego bardzo mocnej konfrontacji. Że Amerykanie zażądają, pani sądzi, ja w to nie wierzę, no to po prostu trudno, nie będzie. No, ja się w to nie piszę. Rozmawiałem z kolegami, z koleżankami. Ktoś powie, blefują, pójdą na pach, zobaczysz, a co oddamy? Pani rektor, jakie oddamy majątki, jakie dajemy pieniądze? No nie żartujmy. No naprawdę. Natomiast brzmi to i nawet nasza rozmowa i pani pytanie jest też tego jakimś przejawem, dowodem, że to jest chodliwe, to przykuwa uwagę, budzi niepokoje i to jest rozgrywane. No ja się tutaj nie przewrócę. I nie będzie rejtana. Ja mówię państwu, myślę sobie, że... Natomiast wpływy środowisk żydowskich są ogromne. Mieliśmy się przekonać o tym przy tej nieszczęsnej ustawie o IPN-ie. My też czasami się przekonujemy, jak to działa. W ogóle się tym rządzą pieniądze, od tego zacznijmy, a nie Żydzi, ani Amerykanie, czy my. Rządzą pieniądze światem. Ale oni mają więcej pieniędzy od nas. No, gigantyczne wpływy. No. Ja tego nie lekceważę, ale sądzę, że to jest raczej moim zdaniem no, po prostu nierealne. Ja sobie tego jakoś tak nie wyobrażam. Ten temat on już chodził. No, chodził, będzie i będzie chodził. Były inne rządy, przypomnijmy, przez te 30 lat i ten temat wracał. No, ale nigdy nie był ze strony amerykańskiej aż tak ostro postawiony. Zresztą tak nie doszło do takiego etapu, jak jest. Ale śledzę wypowiedzi różne, niektóre może tego dotykają. Natomiast myślę, że w tej sprawie sprawy w ogóle nie poszły do przodu. To jest bardziej temat, co z tą ustawą będzie dalej. I jest to wyjaśniane w ten sposób, że prędzej czy później Amerykanie zażądają. No, mamy dzisiaj konkretną sytuację. Mamy Bogu dziękować luty 2020 roku. Wybory prezydenckie się zbliżają, nowy prezydent też. I proszę państwa, jeszcze jest jedna uwaga. No, można nas nie lubić, można krytykować.
nieraz i celnie i słusznie, ale zawsze broniłem nawet opozycji, żeby nie robić z kogoś skończonych idiotów. No kto w Polsce, tak samo wyjście z Unii Europejskiej, no trzeba uważać kogoś za głupka. No to ja tego argumentu nie używam. No ale widzi pani, absolutnie. I z tą sprawą żydowską też jest. No naprawdę sobie pani wyobraża, jaka byłaby jazda, co by się działo, gdyby tu w ogóle ktoś próbował tego dotknąć? No. No naprawdę. Tylko nie, ja po prostu sobie nie wyobrażam, jak to długo można przyciągnąć. Ale dobrze, prawda jest wypowiedzi córką oficjalne czasu... przedstawicieli rządu i sił politycznych w tej sprawie nie pozostają złudzeń. Nie ma mowy, amen. Dobrze. Idźmy dalej. Prawda jest córką czasu, veritas temporis filia est i... Tak. Dobrze. Ja tutaj sobie wypisałam różne pana wypowiedzi, żeby sobie też się skonfrontować z tym. Już było o tym, że bardzo proszę szanuję... Proszę nie dawać sprzecznych wypowiedzi, nie. Bo się będę wstydził. Nie. Już było. Bardzo szanuję pana Kaczyńskiego. To nieprzeciętny, wybitny polityk, ale to autokracja i dyktatura. Co za pocieszenie, że w PO jest to samo. Ale mówił to pan w październiku 2011, a o tym już mówiliśmy wtedy, kiedy już było blisko do odejścia z... czy wyrzucenia z Prawa i Sprawiedliwości. Ale tutaj już tak, przejdźmy na takie ludzkie tematy, żeby było milej. Bo lubię to z panem historia, miło rozmawiać. Historia się nie cofnie, słów się nie cofa. To jest tak, jak się powie sprawy. No, natomiast historia dopisuje dalszą część i udawanie albo takie, to by było nawet niesmaczne i chyba nawet sam Jarosław Kaczyński nie lubi takich ludzi, którzy są pochlebcami, bo jest zbyt inteligentny, tak powiem, żeby tego nie zauważyć. A styl przywódca, powiem jedną rzecz bardzo ważną, bo mówi się dyktator i używa się tego sformułowania. Tu wystąpię jako obrona przeciwko temu terminowi. Dyktatorzy w nazewnictwie w historii to najczęściej zamach stanu, pucz wojskowych, to jest siła. Dobrze, dobrze. Mówię to otwartym tekstem, pani redaktor, ale tak. Jarosław Kaczyński tą swoją pozycję, którą się mu zarzuca, zbudował przede wszystkim na cierpliwości. Na konsekwencji. I zbudował sobie taką partię, gdzie jego opinia... Sześć wyborów przegranych. Tak, ale proszę pani, ale proszę zobaczyć. I to nie jest na jakimś oszustwie, na fałszu wyborczym. Po prostu są wybory. Idźcie do urn i idźcie do komisji i sobie sprawdźcie, jak to jest. Tak. I tak. Mogę powiedzieć taki dowcip. Ktoś mnie pytał, powiedziałem, że panie redaktorze, naprawdę w PiS-ie jest bardzo trudno przeforsować coś wbrew stanowisku Jarosława Kaczyńskiego. Niektórzy się śmieją, a i pani się nawet śmieje. Czuje pani blusa? O co tu chodzi? Pozycja jest jego ogromna. No. Ale czy to jest powód, żeby mu tu zarzucać dyktaturę? Dyktatura, moim zdaniem, w demokracji, jeżeli ktoś, ja założę partię, czy pani, i za kilka lat będą do mnie przychodzić premierzy, ministrowie, pytać, co mamy zrobić. Co to znaczy? Przepraszam bardzo. Przepraszam, demokracja, wybór. Stosunki wewnątrzpartyjne, demokracja wewnątrzpartyjna to są jeszcze no to osobne to tematy. Tak. Możemy o tym rozmawiać. Ja patrzę, jestem w Solidarnej Polsce. Natomiast pozdrawiam wszystkich, bo to ryzykowne nawet. No, wywiad z panią Moniką Jaruzelską, ktoś może powiedzieć. Ale nie dajmy się zwariować. Uważam, że mamy normalne państwo. Dyskusja powinna być na temat kondycji polskiej demokracji, a nie jej braku. Dobrze, ale zostawmy, bo teraz się pojawiłyby sądownictwo i tak dalej, więc tutaj zostawmy. Ja też uważam i mimo, że chociażby na pana prezydenta Dudę nie głosowałam i pewno nie zagłosuję, ale na przykład martwią mnie takie sytuacje, kiedy gdzieś teraz jakiś chodzi, jakaś niefortunna, takie zawieszenie się z językiem angielskim w Davos. I ileś osób mi to pokazuje z jakąś taką straszną radością i satysfakcją. I pamiętam, że komuś powiedziałam, no dobrze, ja nie głosowałam, nie głosuję, ale to jest nasz prezydent. Jak się można cieszyć z tego, że miał jakąś akurat wpadkę? Pomijając już ludzki aspekt, że jakiejś pewnej tak. empatii. Więc tutaj się zgadzam, jest to prezydent wybrany przez większość Polaków i należy to uszanować, więc tutaj... Ja powtarzam, byłem konsekwentny. Z momentem wyboru prezydenta mogę powiedzieć tak, jeżeli mi nie będzie pasował, to nie mój prezydent, ale muszę powiedzieć z niechęcią nawet nasz prezydent. Tak. Tak samo premier. To jest ta mała sprawa, którą powinniśmy wspólnie przed wyborami powiedzieć sobie. Ktokolwiek wybór będzie miał, będzie prezydentem. Natomiast dlaczego chcemy tego prezydenta, żeby kontynuować zmiany? Każdy mówi za siebie.
Natomiast te wybory będą demokratyczne, wybory do Sejmu. I myślę, że to jest bardzo trudne budować zrozumienie, akceptację dla werdyktów. Mhm. Nawet niewielki werdykt. Czasami jest rozstrzygający. To straszne, że 2% i Wielka Brytania czy 3% jest out. Ale tak to działa. Lepszego nie wymyślono. A my, mając młodą demokrację, jak młodą dziewczynę, która ma prawo do wyskoków, to trzeba też mieć trochę dla siebie miłosierdzia. No na Boga. Ja uważam, że to jest taki system, ludzie patrzą, część jeszcze nie chodzi, ta frekwencja, albo ostatnio większa frekwencja, tylko żeby była frekwencja na zasadzie udziału w demokratycznych wyborach, a nie na zasadzie konsolidacji dwóch armii, żeby sobie wzajemnie, to jest ta różnica. Zejdźmy z polityki, żeby było milej. I też sobie tutaj przeczytałam, że pan czytuje, i to się domyślam, bo pan tylko napisał, że pan czytuje książkę Erystyka, rozumiem, że jest to erystyka znanego filozofa. Artura Schopenhauera, tak. Ale to nie tyle czytuję, bo to jest mała książeczka. Mm-hmm. Natomiast polecam, żeby każdy to zobaczył. Tak, ale z drugiej strony, pan mówi, i to jest, i dla mnie to jest urocze akurat to, co pan mówi. Boleję nad swoim gadulstwem, walczę z tym, uczę się zwięzłości. Ale wychodzi jak wychodzi, ciągle się uczę. Zauważyłem na przykład, że w telewizji najlepiej sprzedaje się autentyczność. Dlatego jadę na instynkcie, mówię do rozumu i do serca. Tak jest najlepiej. Tak, żeby się nie wysilać i nie odwalić. Poza tym to niektórych do pasji doprowadza też, żeby było jasne. Ale tak uważam, bo to są opinie innych ludzi. Mm-hmm. Nawet, proszę sobie wyobrazić, mówią, proszę Państwa, ja tam nie za bardzo wiem, o czym mówicie, ale wierzę w to, że Pan w to wierzy. Czyli chodzi o to, że autentyczność polegająca na tym, bo można mówić rzeczy niesłuszne, mm-hmm. czasami nawet nieprawdę. Ale jeżeli to się dzieje z przekonaniem, dziś jest bardzo wiele sztafarzy. Mm-hmm. To mi kiedyś powiedział bardzo znany dziennikarz, niekoniecznie nam przychylny, może by sobie tego nie życzył, ale powiedział do mnie, zazdroszczę panu, że pan, jak pan mówi, to pan w to wierzy. Mm-hmm. A ja mówię, wielkie mi co? Odpowiedział mi tak, wie pan, ja wiele lat, był taki bardzo duży program w telewizji i powiedział do mnie, wie pan, ja tyle lat jestem dziennikarzem, a niech mi pan wierzy, bardzo wiele ludzi przychodzi i mówi, nie wierzy w to, co mówi. To jest pytanie o autentyczność przekonań w sprawach społecznych, socjalnych, to ja bym najchętniej śpiewał, bym nawet krzyczał, nawet bym się bił, bo dla mnie to jest pasja, jestem przekonany. I to jest echem takiego odczucia, a gesty też, to mam po matce, bo mówi mi takie recepturki sobie, Tadziu, kup. I to mi wielu mówi, Tadziu, za mocno machasz, ale też bardzo dobry dziennikarz powiedział, wie pan, za dużo pan macha łapkami. No ale wszyscy nie mogą być tacy sami, nie taka bardzo dobrze. Ale panie pośle, jakby pan przestał machać, to byłoby po panu. Bo mówi się, też czasami się mówi tak, o właśnie, się mówi, to nie jest kwestia szkolenia, tylko kwestia takiego właśnie mocnego, że człowiek by chciał coś i wtedy dochodzą gesty. Ale co tego, że czytuję, nie, kiedyś czytałem, to był AWS, późny AWS. I a propos też tu lewicy, przyszedł do mnie kolega i mi dał w prezencie, Artur Schopenhauer, Erystyka, Tadziu, przeczytaj sobie, wiesz dlaczego przegrywamy? Oni byli w Moskwie szkoleni, ta cała lewica, tak Tadek, no tak. Ty przeczytaj, bracie, co to jest. I ja czytałem i otwierałem oczy ze zdziwienia. Bo tam są takie wskazówki, na czym polegają te chwyty. Mhm. I one są obecne. Myślę, że kto ma trochę czasu, warto. Takim wielkim, myślę, że człowiekiem znanym, który miał talent i był takim naturszczykiem, był Andrzej Leper. I był tutaj w wielu przypadkach. To nie był bardzo wykształcony, jakiś super, super, ale on miał to trochę w naturze. Odwoływanie się do odbiorcy. Ale on stracił, bo najpierw wtedy był w tej fufajce i wysypywał to zboże. To on był wtedy prawdziwy. A potem w tych garniturach opalony już przestał być. No ale jeżeli ktoś w Sejmie mówi, była kamerka, jeszcze wtedy były transmisje. Koniec i mówi coś dobrego, mówi, czego się śmiejecie? Ja patrzę, mi się nie śmieje. Ale o co chodzi? Ktoś oglądając, ktoś powie, że to są chwyty. Ale niestety, to jest może smutne. Tak mi powiedział Tadek, w polityce nie musisz mieć racji. Najważniejsze, wiesz co jest? Żeby przekonać innych, że masz rację. To jest bardzo niebezpieczne. To jest bardzo cyniczne. Cyniczne, tak. Ale pani redaktor, skuteczność.
Ja myślę, że wiele zabiegów specjalistów od PR-u, od montowania różnych informacji. Polityka jest niestety też sztuką. Oczywiście, wszystkie fejki, które się robi, ciemny lub to kupi. I teraz tak, bo to kosztuje, jak tak się mówi w tej chwili. Mhm. Szczerość kosztuje na tym, że każdy mówi o sprawach dla siebie wygodnych. Prawda? My mówimy, zwiększamy tutaj nakłady. Opozycja od razu mówi tak, ale jest wzrost gospodarczy. To nie dlatego, że wydajecie, tylko wzrost. Jak się przyjrzeć temu wszystkiemu i dlatego zachęcam każdego, jak się spotykam z kimś, czy nawet na spotkaniach, mówię, proszę Państwa, zresetujcie, odwołajcie się do swojej wiedzy i pomyślcie. Ktoś jest lepszy, proszę bardzo. Ja mam to przekonanie, że przy wszystkich, jeszcze raz podkreślę, nie dlatego, żebym wykorzystał okazję i samochwała w kącie stała, ale myślę, że jeżeli ktoś uważa, że inna formacja jest w stanie, inny model, lepszy, skuteczny, pasmo rozczarowań zwykłego człowieka było ogromne. Przez tyle lat. Tak. I teraz nie ma Ameryki, ale myślę, że to jest kierunek bardziej społeczny i, jak powiedział kiedyś Rokita, czy jest sprawiedliwie? No tak, to sprawiedliwy świat uczyni, ale jest mniej niesprawiedliwy. I to jest też ważne. I to się nie robi tak łatwo. Problemy z reformą sądownictwa, żeby nie otwierać puszki Pandory, tak. Ale powiem jedno, też z Rokita przywołam tutaj, to nie wyrocznia, ale bardzo inteligentny polityk. Mhm. I powiedział, nie podoba mi się wiele rzeczy, ale mogę powiedzieć jedno, i cytował Rzeplińskiego i innych, że jednak przez wiele, wiele lat nikt nie miał odwagi w ogóle tego byka za rogi chwycić. Porównanie, żeby nawet nie uraziło. Nawet Lewica SLD kiedy rządziła. Tak, pani redaktor, Lewica to... Skróciła urlopy macierzyńskie. Przez elegancję dla pani domu, dla pani, nie dotykam tego sprawy i może dzisiaj część Lewicy zwłaszcza, może nie tej zacieszczonej... Ale może pan dotyka akurat mówię, Lewica mnie nie chciała na swoich szeregach. No ja wiem, że pani nie chciała, a nawet pani tu przypisano, co Robert Mazurek, że pani ma być koleżanką pani Kępy i tak, pan tak z panią zrobiono. Pani los nie do zazdroszczenia, bo u swoich w pewnym sensie wzgardzona, a u nas obca z różnych powodów. To taki los jak Tadeusza Fischbacha, bo to jest taki ciekawy człowiek. Ale z drugiej strony to jest... Ale ma pani pewnego rodzaju swobodę i wolność. I to pani można pogratulować i życzyć, żeby w tą stronę szło. Ale ja byłem też świadkiem, też tak zwana lewica kawiorowa czy inna. Tak. I powrót do tej lewicy społecznie wrażliwej, no przecież wprowadzenie podatku liniowego oczywiście. Przez Unię Wolności, no to już jest historia. Zostawmy te smutne nuty, ale tak było. Mhm. Warto o tym pamiętać. Nie pamiętliwym być, ale pamiętać. Mhm. Bo to jest dobre. Ja jeszcze, ponieważ jesteśmy... Dwa pytania właściwie mam. No z tego powodu, że jesteśmy tutaj w tym miejscu, w jakim jesteśmy i dwa lata temu, kiedy były plany wprowadzenia najpierw przez pana Macierewicza, potem Błaszczaka, ustawy degradacyjnej. I pan był jednym z nielicznych polityków prawej strony, który wypowiadał się powiedzmy bez wielkiego entuzjazmu na ten temat. I tutaj nawet... sobie wypisałam, co pan mówił w jednym wywiadzie. Generał to jest generał. Zdjęć komuś pagony po śmierci, no to może być niespak. Będę głosował, ale bez entuzjazmu. Tak, gdyby ta ustawa miała, to bym głosował oczywiście za nią. Ja tu mówię tu też pani jako córce. Tak. To są takie trudne, przykre momenty, ale ja patrzę tak. Ktoś śmieje mi, bo ty byłeś grabarzem. Śmierć. Ale tak, śmierć ma majestat. Każda śmierć. Ciszej nad tą trumną. I generalnie uważam, że śmierć nie zamyka ocen historycznych, czy nawet różnych emocji i ocen ludzi. Ale mówiłem to też dlatego, że według mojego przekonania, a ja jestem gadułą i z różnymi ludźmi rozmawiam. Wydaje mi się, że większość ludzi miała tutaj mieszane uczucia. No. Ocenę historyczną. Dostałem też odpowiednią ilość komentarzy, o czym mówiłem w e-maili. Jakbym tutaj tak zacytował, no ale to musielibyśmy w jakimś prywatnym, zamkniętym gronie, żebym wiedział, komu mówię. To byście Państwo się zdziwili, mrugnę tylko, ale takie teksty też szły, bo to jest taki temat, no nie że śmierć zamyka pewne sprawy. Ale jednak i ja uważam, że w polskiej tradycji, w kulturze dominuje taki pogląd, że człowiek jak umiera, wyrywa się z ręki szyderców i chwalców. Już jest bezpieczny po tamtej stronie, zostawiamy to Panu Bogu. A historykom i w nauce te oceny są.
Ja się od tego nie odcinałem. I nie obnosiłem się tym, bo czasami to jest niewygodne. Nie, pan był pytany po prostu. Ale z dystansem i nie cofam tego znaczenia. Również problem, proszę zwrócić uwagę, niedawno miałem taki temat pomników dekomunizacji. Więc proszę zwrócić uwagę, że jeżeli są pomniki Armii Radzieckiej, to je likwidujemy. Natomiast jeżeli one się łączą z miejscem pochówku, ten mały, drobny szczegół, to już sprawa jest bardziej skomplikowana, złożona. Śmierć na każdego człowieka no jest niestety tutaj i tak uważałem, ale to nie jest odosobniona opinia, mogę ja panią wiem. Zapewnić. I zresztą znamienne jest, że przy takim mocnym początku sprawa nie poszła i nie dlatego... Nie, właśnie chciałam cię zapytać, czy był pan zadowolony, kiedy pan prezydent zawetował tę ustawę? Zadowolony może nie tyle, byłem zasmucony, że w ogóle się ona pojawiła, bo ona ma niefortunna. Okay. Ale to jest jak skarb, pani redaktor. Dobrze, że pani to powiedziała, kochani państwo. Nie byłbym politykiem. Jak perły są te momenty, kiedy prezydent powiedział nie. A ja bym tu mógł zacytować, jakie były teksty po naszej stronie, pod jego adresem, jak zawetował. I proszę państwa, to jest dowód w tej kampanii, że ten prezydent od nas pochodzi. Sprzyja programowi, ale nie jest popychadłem. Spokojnie. Tak się nie zachowuje ktoś, kto z ręki je albo jest na łańcuchu, tak czy nie. Ale i to była pan, jego... Nie, ja bardzo zawsze oddać. Dziękuję panu prezydentowi. W innych sprawach się może pani nie zgodzić, czy z innych... Nie, ale bardzo dziękuję panu prezydentowi za to. Ale dlaczego też to mówię? Dlatego, że cały wysiłek opozycji to nie jest prezydent, to urzędnik, notariusz. Cała kampania będzie polegała na tym, żeby jego polityczne powinowactwo i pochodzenie od nas przedstawić jako nie prezydent. To jest wysiłek. Jeżeli uwierzą Polacy, proszę bardzo. Ja mówię wyraźnie, prezydent dał kilka razy. Może za mało ktoś powiedzieć, ale on nie jest bezwolnym narzędziem w naszym ręku. A wtedy jak postawił się przy tych sądach, no to była jazda już. Naprawdę padały słowa nawet skrajne. Ja też udzielając jakiegoś wywiadu mówiłam właśnie, jak wyobrażam sobie, jak trudną sytuację ma pan prezydent, ponieważ on nie stworzył też swojego takiego silnego lobby. I również proszę o sąd surowy nad prezydentem, ale nie okrutny, sprawiedliwy sąd. I trzeba też mieć świadomość, że on dla niego to była w ogóle błyskawiczna też kariera z prezydentem i nie miał łatwo. Czy przez te 5 lat wykonał ogromną pracę jeżdżąc po Polsce? Tak. A że nie jest idealny, super, ale wydaje mi się, że robi postępy i ja w kampanię się włączę z przyjemnością. Będę się dzielił moimi przemyśleniami, Boże Święty, a Polacy razem wybiorą następnej kadencji prezydenta. Myślę, że to będzie on. I ostatnie pytanie, chociaż żeby nie zabrzmiało tak jakoś gorzko, ponieważ ktoś zapytał pana o 30 lat w polityce i pan wypowiedział takie słowa, że no w jaki sposób można te lata podsumować, że może można było inaczej, więcej czasu poświęcić rodzinie, że sam człowiek nie jest w stanie dużo zdziałać tak naprawdę. Tak, wydaje mi się, że to jest konsekwencja. To jest moje przemyślenia są. Uważam, że to jest problem też właśnie tej młodej demokracji. Ja spodziewałem się, że jakiś będę miał większy wpływ. Może też dlatego, że byłem 8 lat burmistrzem. Ja byłem burmistrzem niewybieranym w powszechnych wyborach, ale przez Radę Miasta. Niemniej miałem duży wpływ na bieg wydarzeń. Uczestnictwo w takim procesie, a to jest demokracja wewnątrzpartyjna, to wymaga czasu, to wymaga pewnych systemowych rozwiązań. To nie jest łatwe. I musimy, może bez pobłażania, ale z wyrozumiałością to spojrzeć. Ale byłem szczery, a jeszcze to, co doświadczam właśnie przez tabloidy i przez internet i bardzo często bardzo niesprawiedliwe, takie bym powiedział nawet, no nie chcę tu przykładów podawać, to się normalnie niedobrze robi. I sobie tak czasami myślę, i tym się podzieliłem, że człowiek dokonuje w życiu wyborów, nieraz trudnych wyborów. Przeżywa. Ożenić się nie, wybrać czy nie wybrać. Ja się wahałem wtedy, czy iść do Sejmu. Żona była przeciwna, mieliśmy dzieci, i no, to była trudna decyzja, a najcenniejsze, co powiedziałem w tej naszej rozmowie, w miłości i w życiu jest czas. I nawet byłem takim małym złodziejaszkiem. Mówię małym, żeby się nie dobijać, ale wydaje się, że jakby tak przejrzeć te lata, przez tyle lat, to czas. Ile ja byłem poza domem?
Dzieci, na szczęście, Pan Bóg mnie tu oszczędził i uważam, mam dobrze wychowane dzieci, dobre dzieci. Ale pytanie, a co by było, gdybym z nimi częściej był, jeszcze częściej przebywał? Mam dobre relacje, myślę. I co ciekawego jeszcze Pani powiem i Państwu, że ten artykuł o tej mojej gorzkiej nucie powiedział mój syn młodszy: mamo, naprawdę nie spodziewałem się, że ojciec tak powie. Podobało mu się to, moja szczerość. No. Bo gdzieś tam na dnie serca synowskiego, kochającego, jest jednak odrobina pewnego, nie pretensji, ale pewnego żalu. I to jest tak w życiu, wszyscy biznesmeni, politycy, my mężczyźni głównie, którzy gonimy, bo my utrzymujemy, bo my pracujemy, bo wielkie sprawy, bo Polska, bo miasto, bo tamto, siamto, tamto. A zapominamy, że burmistrzem, posłem się bywa, a ojcem się jest. Mnie pan to mówi? Proszę? Mnie pan to mówi jako córce. To dziękuję za zrozumienie. A bardziej dosadnie, czy coś, tak się czasami zastanawiam, bo to najlepiej, co mówię, można by przykładami podawać. I to jest poważny problem. No i taka gorzka nuta, przepraszam, jeżeli kogoś to rozczarowało. Nie, to bardzo wręcz przeciwnie. Ale myślę, że to jest. Podkreśla pana prawdziwość akurat i szczerość. No ale tak jest, najlepszym ojcem się jest wtedy, kiedy się już zostaje dziadkiem. Kiedy człowiek nigdy, właśnie dochodzimy do pewnych wniosków w sposób spóźniony, bo no i to wytłumaczenie, właśnie ta adwokatura, że ja wytłumaczę, nie mam je w domu. Poza tym też jestem człowiekiem towarzyskim, na różnych spotkaniach, imprezach. Za mało kochałem chyba swoje dzieci, dlatego że będąc na uroczystościach, ja lubię śpiewać. Kawały, dowcipy, i jest godzinka 8-9, tatuś przychodzi 9:30. I że nie miałem tej siły i to był ten niedobór miłości, bo powinienem powiedzieć, proszę Państwa, dziękuję. Mogłem nie jechać na jakieś spotkania, ale tego było dużo, to jest 20 ponad lat i tego się już nie wróci. Tego się nie wróci, tych pierwszych kroków dziecka się już nie zobaczy. Też do tych Państwa, którzy na nas nie mogą patrzeć, trochę miłosierdzia, jacy są te tacy czy siacy, ale naprawdę to, jeżeli ktoś pełni tę funkcję, to czas, poza domem czas. I myślę, już nie dotykam innych kwestii, bo tam powiedziałem, żebym miał samochód, bo bym był gościem, bo ja wiem, że kierownicze stanowiska może bym, może nie, nie jestem pewny, ale gdybym jakimś tam był wiceprezesem czy prezesem, gdzie bym wziął dzień dobry, panie pośle, miałbym pozycję i materialną, i odpowiednią, bo to naprawdę też trzeba sprawiedliwie sądzić. A tak spotykam te spojrzenia, niektóre jak bagnety. Jest gratulacje, zdjęcie z panem sobie zrobimy, ale inni nie mogą patrzeć. Pewien pan mi powiedział na dworcu w Warszawie, wysiadając z pendolina, elegancki z twarzy, takie szlachetne rysy, złote opraweczki takie, z kim ja jechałem. To było przykre bardzo, ale też pokazuje. No, ale jak weszłeś między wrony, musisz krakać, jak i one. No ja na świat się nikt nie prosił i ja nie musiałem. W polityce można w każdej chwili zrezygnować. Są wybory, ludzie się to biją. To jest takie namiętne, takie wielkie, ale jest bardzo wiele różnych przemyśleń. Też raz powiedziałem, nie pozwalają ramy, a może i charakter, a może i odwaga, która jeszcze nie jest taka, powiedzieć o pewnych rzeczach tak na przykładach bolesnych do końca, bo to lepiej zilustrować, jak to po prostu działa. Natomiast mnie nigdy nie satysfakcjonowało mówienie, że oni też, czy oni tamci, bo to się stało. A oni też, proszę zobaczyć, że to się powtarza ciągle w historii. A u nich, a tych, no zobaczymy. Życzmy sobie i ja myślę, że jeszcze jest kilka takich tematów. I cały czas powiedziałem, no czekam na tą zmianę i odwrócenie trendu, żebyśmy wrócili nie do idealnych czasów, ale więcej rozmów, więcej poszanowania. Ulubiony pisarz Tomasz Mann w jakimś eseju pisał, że polityka jest brutalna i prowadzi do różnych cech, nawet do wojen. Ale jest recepta, kultura, a konkretnie pewien element kultury, poszanowanie drugiego człowieka. To pisał w eseju o Czechowie. Proszę Państwa, jaka Pani jest. No, tak, bardzo mi miło. Bo nieciekawa historia i do tego pani, eseju był. Pani Monika Jaruzelska tutaj mnie zaskoczyła bardzo przyjemnie. A bo on się powołał na Goethego, nie tylko na poetę, ale na pedagoga. I to jest ta prosta odpowiedź, banalna. To jest proste, a bardzo trudne. Ale myślę, że demony i te co nas opanujemy.
Panujemy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dobrze się rozmawiało. Myślę, że teraz sobie pójdziemy zapalić papieroska. Po prostu po ludzku zwyczajnie. I ku zgorszeniu wszystkich. A jest tutaj w domu coś takiego? Tak? Naprawdę? Dziękuję. Bardzo dziękuję, dziękuję za zaproszenie i myślę, że też ja się cieszę. A ten akcent o Tomaszu Mannie to już w ogóle zaskoczenie. Wiedziałem, że pani jest odczytana i o tych wszystkich, ale taki szczegół, a to jest o polityce właśnie w tym eseju. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, że byliście dzisiaj z nami i posłuchaliście tego odcinka. Ja jako prowadząca zauważyłam, że w bardzo wielu komentarzach po rozmowie z panem Grzegorzem Braunem czy też Januszem Korwin-Mikke dużo jest osób, które głosują na Konfederację i pytają się, czy zaproszę pana Michalkiewicza, czy zaproszę pana Bosaka. Oczywiście zaproszę, natomiast staram się być jak najbardziej obiektywna i zapraszam gości reprezentujących różne strony polityczne i nie tylko polityczne. Także obiecuję, będą, ale będą też z innych opcji. I zapraszam do następnych odcinków.